Zapraszam teraz panią Elizę Pogorzelską, dyrektora Departamentu Wdrażania Programów Szerokopasmowych z CPPC, na interesujących wszystkich temat, co, jak w tej chwili wygląda stan pierwszego konkursu w działaniu 1.1 i dalej. I co dalej? Proszę bardzo, pani, pani dyrektor Pogorzelska. Witam państwa serdecznie. Problemy techniczne. Mogę prosić. Szanowni Państwo, istotnie zakończył się pierwszy nabór. Trwało on ponad 4 miesiące jak wszyscy wiemy, od ogłoszenia o naborze łącznie 5 miesięcy. Termin tego naboru dwukrotnie był wydłużany, zakończenia tego naboru, gdyż istotnie napotkaliśmy pewne trudności, zarówno trudności w zakresie komunikacji i platformy pułap, jak i też odpowiadaliśmy na głosy rynku który no, postulował wydłużenie terminu zakończenia tego naboru w celu lepszego przygotowania, złożenia wniosków. Pozwolą Państwo, że przypomnę krótkie fakty, statystykę dotyczącą naboru. Jak już wspomniałam, termin składania wniosków o dofinansowanie trwał od 2 listopada i zakończył się 29 lutego. Do pierwszego konkursu zostało wyznaczonych 229 obszarów, to już jest stan po modyfikacjach. Jak już też wstępnie wskazał pan dyrektor Ostanek, faktycznie państwo składali do nas wnioski, składaliście wnioski do MC, wnioskodawcy, wskazując, że pewne obszary nie są już obszarami białymi i nastąpiła konieczność modyfikacji kilku obszarów. Jeden całkowicie został usunięty. Dlatego tak istotną wagą jest, jak państwo się sprawozdajecie. I jak prawidłowe i y, kompletne są dane w zakresie inwentaryzacji. One służą nam wszystkim, one służą właściwemu wyznaczeniu celu do interwencji publicznej, ale także służą państwa ochronie. I im wcześniej ta informacja podana, im bardziej precyzyjna, tym bezpieczniejsze zarówno są y, państwa przedsiębiorstwa, jak i później celowość wyznaczenia tej interwencji publicznej. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w pierwszym naborze, kwota dostępnej alokacji to 600 milionów złotych. Przypomnę, że w POIG w działaniu 8.4 cały nabór, całe działanie alokacja to była trochę ponad 800 milionów. Także widzimy skalę działania, że tutaj już w pierwszym naborze mamy alokację 600 milionów złotych. Szanowni Państwo, zostało to już wspomniane, natomiast no ja nie mogę się też do tego nie odnieść. E, obszary zostały wyznaczone w oparciu zarówno o inwentaryzację przeprowadzaną, tak samo miało to miejsce w działaniu 8.4, natomiast zasadniczą zmianą, jaką tutaj mamy jest to, że my bezpośrednio wskazujemy obszary do objęcia wsparciem. W 8.4 publikowana była, to jest ta zasadnicza zmiana i ona będzie trwała już do końca wdrażania POPC. 8.4 yy, była lista dostępnych miejscowości, obszarów białych, i na poziomie miejscowości państwo wybierali i realizowali projekty. W tym momencie my definiujemy, administracja państwowa definiuje terytorialny zakres danego obszaru do objęcia wsparciem oraz podaje w ogłoszeniu o naborze następujące dane: liczbę punktów adresowych białych. Minimalną liczbę punktów adresowych do objęcia wsparciem na danym obszarze oraz dodatkowe, w zależności od naboru, dane, maksymalną kwotę wsparcia lub maksymalną kwotę dofinans poziom dofinansowania dla danego obszaru. W pierwszym naborze tak właśnie to miało miejsce. Zostały zdefiniowane obszary konkursowe, a także zostało określone liczba placówek edukacyjnych oraz służbę zdrowia, które należy podłączyć na danym obszarze. Jeśli w danej części obszaru realizowany jest projekt, minimalną liczbę gospodarstw domowych do objęcia wsparciem, a także maksymalną kwotę dofinansowania oraz maksymalny procent dofinansowania. Chciałam państwu pokazać jak rozkładały się terytorialnie obszary to także się przełożyło bezpośrednio na ilość wniosków złożonych na dany obszar, gdyż im większa dostępność obszaru, tym faktycznie aplikacji w danym rejonie więcej. Natomiast jest jedna ciekawostka w obszarze Małopolskim, na którym w województwie Małopolskim dla którego wyznaczyliśmy trzy obszary nie wpłynęła żadna aplikacja. Tak więc mamy 16 województw, dla których zostały Wyznaczone obszary, a 15 województw, na które zostały złożone aplikacje. Proszę Państwa, po trwających warsztatach, wielomiesięcznych konsultacjach i uzgodnieniach, faktycznie można było przewidywać, że zainteresowanie konkursem będzie znaczące. I faktycznie tak to też miało miejsce. Podczas całego trwania naboru czyli podczas czterech miesięcy do CPPC wpłynęło ponad 1300 pytań. Pytania te dotyczyły zarówno kwalifikowalności wydatków, obszarów, technologii, kwalifikowalności podmiotów ubiegających się o wsparcie. Natomiast to, co chciałam powiedzieć, i to, co istotne, to, to nie jest 1300 autorskich i różnych pytań. Faktycznie te pytania się powtarzają. I wracają, że tak powiem, w odmienionych przypadkach, formach i zadawane te same w różny sposób. Ja wiem, że jest to pierwszy nabór, i im lepiej Państwo doinformowani, tym lepiej się to przełoży na dokumentację konkursową, co jest istotne. Ja za moment pokażę wyniki pierwszego naboru w zakresie oceny formalnej. Natomiast faktycznie to pokazuje, że dokumentacja na etapie. Trwania naboru nie jest weryfikowana i nie jest zgłębiana, co niestety prowadzi do wielu uchybień formalnych później, już na etapie aplikowania i przygotowywania dokumentacji. Wiele odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do CPPC, znajduje się wprost w dokumentacji konkursowej i to nie gdzieś zagrzebana daleko i głęboko. Ja rozumiem, że istotnie prościej jest zadać pytanie, natomiast yy, Zapoznanie się z całością dokumentacji faktycznie zwiększa prawdopodobieństwo na złożenie z sukcesem poprawnego wniosku o dofinansowanie. Co chcę powiedzieć, my oczywiście jesteśmy tutaj po to, żeby służyć Państwu pomocą i za każde pytanie w kolejnym naborze także udzielimy odpowiedzi. Natomiast zachęcam jeszcze raz do zapoznania się z całością dokumentacji, bo czasami może okazać się, że Państwo coś nie zapytacie i gdzieś coś jednak umknie. Więc pytania bardzo chętnie zapraszamy, natomiast także gorąco zachęcam do zapoznawania się z treścią dokumentacji i do aktywnego uczestniczenia w warsztatach, a także szkoleniach. W kolejnym naborze, z, że tak powiem, podwajamy, a nawet potrajamy liczbę dostępnych szkoleń i warsztatów, które się będą odbywały, zarówno w zakresie dokumentacji konkursowej, gdyż podsumowanie pierwszego naboru pokazuje, że jednak, Proste błędy są popełniane, które można wyeliminować i na to będziemy kładli nacisk. Będą organizowane szkolenia w zakresie już dokumentacji do przedłożenia, do podpisania umowy, bo z sygnałów, jakie nas dochodzą, też macie Państwo z tym problemy, jak wypełnić właściwie harmonogram, jakie dokumenty przygotować ale także bezpośrednio szkolenia poświęcone kwalifikowalności, wypełnianiu analizy przygotowywaniu analizy kosztów i korzyści e, oraz wszelkich zagadnień związanych z, pro, z prowadzonym naborem. E, proszę Państwa, tak, do oceny formalnej zostało zakwalifikowanych 287 projektów. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania we wszystkich... W tych wnioskach to 963 miliony, czyli o 1 trzecią przewyższającą dostępną alokację. Natomiast złożono projekty na 154 obszary konkursowe, i 123 przedsiębiorców telekomunikacyjnych przystąpiło do naboru. Jak już Państwo widzą, dominująca technologia wskazana we wnioskach o dofinansowanie. To technologia FTTH. Jak już wcześniej zapowiedziałam, tutaj mamy terytorialne rozłożenie ilości wniosków złożonych w ramach pierwszego naboru. Wiodącym jest województwo podkarpackie, natomiast to ma też wprost przełożenie na dostępność obszarów na tym województwie, tak samo w województwie dolnośląskim. Oraz graficzne przedstawienie tego. Samego wykresu. Szanowni Państwo, no i jesteśmy już po etapie oceny formalnej. Do oceny, podlegającej ocenie, było 277 projektów. 10 wniosków o dofinansowanie nie spełniło kryterium dotyczącego wartości 25 milionów, co oznacza, że wnioskodawcy Powiązani, a także mm, nie tylko powiązania, firmy, które złożyły ponad 25 milionów, zostały poproszone przed etapem oceny o wskazanie wniosków, które mają podlegać ocenie. I faktycznie 10 wniosków nie podlegało ocenie. Liczba projektów pozytywnie ocenionych formalnie, 217, stanowi to 75% ogólnie złożonych, więc jest to dobry wynik i ja jestem zadowolona. Zadowolona na etapie już po ocenie. Natomiast chcę Państwu powiedzieć, że tylko do pięciu wnioskodawców, no do pięciu projektów nie zostały wysłane uwagi formalne. Co oznacza, że tylko pięć w wersji pierwotnie złożonej gotowe było do przekazania od razu do kolejnego etapu oceny. I faktycznie, proszę Państwa, dużo uchybień, braki w załącznikach, hmm, niespójności. Nie chciałabym użyć słowa niechlujność przygotowania dokumentacji, natomiast w wielu przypadkach widać pośpiech. W wielu przypadkach można wnioskować, że decyzja jednak o podjęciu zobowiązania, o podjęciu decyzji o aplikowaniu, chyba powstała na późnym etapie, bo to miało odzwierciedlenie faktycznie w przygotowanych dokumentacjach. W większości dokumentacji brakowało faktycznie załączników, które, na które wnioskodawcy czekali z urzędów trzecich, tak? co, też powodowało, co też wskazywało na to, jak późno zostało zaaplikowane o wydanie takich zaświadczeń. 54 projekty uzyskały negatywną ocenę formalną. I chcę powiedzieć, że i to szkoda, tak? bo do wszystkich tych wnioskodawców do większości zostały wysłane uwagi formalne. Jeśli wniosek formalnie na tyle spełniał wymagania, że po wskazaniu uchybień enumeratywnie, proszę Państwa pisma, jeżeli jesteś z Państwa, kto otrzymał takie pisma, faktycznie pisma były dość dokładne, obszerne, korespondencja zawierała często od kilku do kilkunastu stron i dokładnie odnosiliśmy się do kolejnych pozycji, czy to wniosku, czy załączników, wskazując co i w jaki sposób należy uzupełnić, poprawić, załączyć. I faktycznie w przypadku, kiedy taki wniosek wraca do nas yy, nie uwzględniając wszystkich uwag lub nadprogramowo wprowadzając zmiany we wniosku, co jest niedopuszczalne lub wpływa nie w terminie, to istotnie szkoda, bo... Zna Duża ilość pracy po Państwa stronie na etapie przygotowania wniosku, praca wykonana po naszej stronie na etapie ocenienia i przygotowania tego uwag do Państwa wniosku, i faktycznie zabrakło tego podsumowania. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że przed nami kolejny nabór, i chciałabym to podkreślić i chciałabym tutaj uczulić Państwa na to, żeby nie bagatelizować yy, Wniosku o złożenie poprawek, jeżeli już taki do Państwa wpłynie. Proszę na, naprawdę kilka razy zapoznać się z treścią i w sposób właściwy poprawić. Yy, proszę Państwa, prezentację przygotowywałam, yy, znaczy była przesyłana aktualna na piątek ubiegłego tygodnia. Na tamten moment nie otrzymaliśmy jeszcze poprawek od sześciu wnioskodawców. Faktycznie tak się dzieje, że yy, Niektórzy z wnioskodawców zwlekają z pobieraniem pism. Faktycznie, jeżeli mogę się domyślać, tylko nie znam istotnych powodów rzeczywistych, jeżeli oczekują może na jeszcze jakieś dokumenty, to faktycznie korzystają z maksymalnego terminu na pobranie pisma i w ostatniej chwili nam przekazują, co w sposób znamienity wydłuża nam proces oceny formalnej. No, trudno się do tego odnieść. Oczywiście moja gorąca prośba na późniejszym etapie do wszystkich z Państwa. I też zachęcaliśmy, my tutaj wysyłaliśmy do Państwa mailingi, informowaliśmy telefonicznie, że na epułapie oczekuje dla Państwa pismo na pobranie, ale faktycznie zdarzało się, że spora część wnioskodawców nie pobierała tych pism ani terminowo, a zdarzyli się tacy, którzy nie pobrali w ogóle. Więc to też taka kolejna prośba na przyszłość. Gdyby ktoś z Państwa brał udział w kolejnych naborach. Natomiast znakomita większość projektów została przekazana już do etapu oceny merytorycznej pierwszego i drugiego stopnia. Spodziewamy się, że jeszcze w czerwcu będziemy informowali o poszczególnych wnioskodawców o etapie wyników oceny dla poszczególnych obszarów, i sukcesywnie będą Państwo wzywani wnioskodawcy do przedkładania dokumentów do podpisania wniosku o dofinansowanie umowy. Proszę państwa. To w zakresie y, pierwszego naboru. No, natomiast jak już tu i pani prezes wspomniała i moi przedmówcy faktycznie jesteśmy można powiedzieć w przededniu drugiego naboru y, znacznie większego. Y, jak państwo zapewne wiecie ze z, harmonogramu wywieszonego na stronie, zarówno CPPC, harmonogramu ogłoszenia naborów. Przewidziany jest on na przełomie 3 i 4 kwartału bieżącego roku, a alokacja przeznaczona na ten nabór to 3 miliardy złotych. Yy, obecnie trwają prace, zarówno nad kryteriami, konsultowane są ze stroną społeczną, z przedsiębiorcami, z branżą w ramach grupy roboczej, jak i nad yy, logiką tej interwencji. Natomiast to, co chciałam podkreślić, to zasadniczo kształt tego naboru nie będzie odbiera, odbiegał od naboru, który się właśnie odbył, dlatego, że mamy cele określone w programie Europej w programie operacyjnym i musimy ją wypełniać. To, co zmieni się w odniesieniu do pierwszego naboru, to Obszary. Nie będą to już wyznaczone poszczególne obszary na mapie Polski, natomiast pod interwencję przeznaczona będzie, że tak powiem, cała mapa Polski, podzielona na obszary administracyjne, odpowiadające poziomom obszaru nad 3, jest to obszar statystyczny Unii Europejskiej. I dla tak wyznaczonego obszaru, w dokumentacji konkursowej wnioskodawca otrzyma maksymalną, znaczy łączną liczbę, listę punktów adresowych białych możliwych do objęcia wsparciem, minimalne zobowiązanie pokryciowe określone w procentach dla danego obszaru, czyli ile musi objąć w projekcie minimum, żeby mógł projekt uzyskać przejść pozytywnie ocenę. A także liczbę placówek oświatowych oraz placówek służby zdrowia. Zasadniczo nie zmienia to nam nic. To, co się zmieni, to trwają jeszcze oczywiście prze, przeliczenia i wyliczenia, natomiast w odróżnieniu do pierwszego naboru, minimalne zobowiązanie pokryciowe będzie ustawione na dużo niższym poziomie. Szacujemy, że znajdzie się ono w przedziale między 30 a 40% ogólnie dostępnych białych punktów adresowych, co faktycznie pozostawia Przedsiębiorcom dużą swobodę w kształtowaniu projektu oraz w doborze tych punktów adresowych i budowaniu swojego biznesplanu. planu. W zakresie kryteriów y, należy wskazać, iż nie zmieni się wiele. Oczywiście zostaną one dostosowane do charakterystyki danego naboru. Y, w sposób naturalny nie będzie ograniczenia kwoty do 25 milionów, dlatego że wielkość tych projektów faktycznie wzrośnie. Na obecną chwilę szacowane jest, że będzie około 80 obszarów projektowych. Co do zasady zgodnie z podziałem mamy 72 no, nadsy. Natomiast są takie nadsy, które same w sobie są miastami będą podlegały połączeniu z innym sąsiadującym nadsem lub są też takie obszary, których kwota projektu wykracza powyżej 100 milionów i one także będą podlegały podziałowi na dwa mniejsze. Są też takie nacy, które może terytorialnie są jakoś w sposób trudny, rozłożony, i też będziemy wtedy badali, czy nie należałoby ich połączyć lub podzielić dodatkowo, aby uprościć w później budowę sieci światłowodowej na danym obszarze. To, co chciałam podkreślić, to to, że. Kolejny nabór tak naprawdę skierowany jest do wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych, dlatego że wielkości nadców różnią się od siebie i są nacy o mniejszej wartości projektu, wstępnie wyliczane, jak i są takie objętościowo i obszarowo większe. Pozwolą Państwo, że przedstawię krótką statystykę. Chciałabym oczywiście zaznaczyć, że są to wstępne wyliczenia i ona do. Po uwzględnieniu wyników z inwentaryzacji jeszcze się zmienią, więc ostatecznie do tych kwot nie należy się przyzwyczajać. Natomiast one zobrazują Państwu mniej więcej o czym rozmawiamy. I tak naprawdę na 72 na 3, 16% nac wartość projektów dla tych 16% kształtuje się w przedziale między 9 milionów a 30%. Mówię o wartości projektu, od tego będzie dla minimalnego zobowiązania pokryciowego, no i od tego będzie określona maksymalna kwota dofinansowania. Kolejne 25% projektów to, jest, to są nadsy w przedziale od 30 milionów kwoty projektu do 50. W przedziale między 50 a 75% milionów kosztów realizacji projektu ogółem znajduje się około 30-35% naców, no i pozostałe 25% to są projekty, które wielkościowo dla danego obszaru, wypełniając minimalne zobowiązanie pokryciowe, wynoszą od 75 do ponad 100 milionów. Natomiast tak jak wskazałam naców, które wynoszą ponad 100 milionów na obecną chwilę z wyliczeń jest 7. I one na pewno będą podlegały podziałowi. Tak więc, na pewno będzie jeszcze dużo więcej spotkań i dokumentacji. Zachęcam do z odwiedzania naszej strony internetowej, gdzie niebawem dużo więcej informacji, a także informacji o spotkaniach. Więcej na temat w związku z trwającymi pracami nie mogę powiedzieć, ale spodziewamy się, że już niedługo po ustaleniu ostatecznego kształtu będziemy mogli przekazywać rynkowi więcej informacji. Dziękuję uprzejmie. Bardzo dziękujemy pani dyrektor, i zachęcamy do czujnego obserwowania w tym momencie CPPC.